O, jesteśmy na żywo. Tak. Dzień dobry. Tak, jesteśmy. Cieszę się bardzo. Już 8 osób nas ogląda. Cieszymy się bardzo, że Państwo z nami jesteście i przepraszamy za techniczne komplikacje. Nadal trochę połączenie między ClickMeeting a Facebookiem jest dla nas nowością, ale do trzech razy sztuka, więc mamy jeszcze raz w zanadrzu. Witamy już serdecznie. Maciej Barczak. Witam. Dla mnie jest totalną nowością, więc ja tylko patrzyłem, co Ania robi. Dojdziemy z tym do ładu, myślę, że już niedługo na kolejnym live. I Ania Sikorska. Na kolejnym live, którego termin zdradzimy na końcu naszego spotkania. Na końcu spotkania też powiemy o pewnej niespodziance związanej z tym terminem. Myślimy, że ona bardzo Państwa ucieszy, bo dochodziły nas głosy, że ta godzina 10 no, nie jest najbardziej komfortowa. Tym bardziej tym z Państwa widzimy, że tu jest 9 osób. Ja zerkam sobie na telefon, na którym mamy podgląd naszej transmisji, żeby obserwować też komentarze w razie czego, więc tym osobom, które się tutaj zgromadziły, serdecznie dziękujemy za tą obecność. Wiemy, że często to jest taka wyrwa z dnia, więc tym bardziej taki sygnał, że Państwu zależy po prostu na tej wiedzy, na wspieraniu swojej młodzieży, dzieci, czy tych swoich, czy tych w klasach, które uczycie. I o czym dzisiaj w takim razie? Tak, jeszcze dodam, że my po prostu o 10 jesteśmy w pracy, więc robiliśmy do tej pory tego live'a o 10, ale domyślam się, że Państwo też są w pracy o 10 i może być tak, że trudno jest go oglądać, więc o tym, jaki mamy na to pomysł, rzeczywiście powiemy na końcu. Dzisiaj aktualności, krótko, a po aktualnościach mamy dla Państwa trzy pytania od Państwa, na które postaramy się krótko odpowiedzieć. Jeśli chodzi o aktualności, no to mamy dla Państwa następujące informacje. No jedna ważna dotyczy maturzystów i to trochę też będzie nawiązanie do tego, co potem, że zbliża się pomału, w związku z tym, że zbliżają się w ogóle ferie, a skoro zbliżają się ferie, które potrwają od 17 do 30 stycznia teraz, no to już właściwie roku szkolnego nie za dużo i zaraz później jest 7 lutego, kiedy trzeba, maturzyści muszą złożyć ostateczną deklarację maturalną. Więc informujemy o tym już teraz, dlatego że tak naprawdę czasu do tej deklaracji maturalnej nie zostało za dużo, więc o tym chcielibyśmy Państwa poinformować. Chcemy też powiedzieć o tym, że warto sięgnąć do rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki, które wskazuje zawody deficytowe w całym kraju, jak i w podziale na poszczególne województwa. To zawsze może być cenna dodatkowa informacja o tym, w jakich zawodach, w szkołach branżowych, w branżowych szkołach pierwszego stopnia, czy w technikach poszukiwać pracy. I czy jest coś jeszcze? Tak, musimy się pochwalić, bo właśnie kończymy naszą serię wideo, jak wybrać szkołę po podstawówce. Kończymy, to znaczy, że mamy na YouTubie opublikowanych już 5 odcinków. Znajdziecie tam Państwo i polecamy serdecznie oglądać to razem z młodzieżą, ale można też samemu się doedukować, bo często ta wiedza sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, którą mamy w głowie jako dorośli, jest nieaktualna. Seria jest o tym, jakie mamy szkoły w ogóle do wyboru po podstawówce, ale nie tylko tak krótko, że liceum, technikum, szkoła branżowa pierwszego stopnia, bo to większość z Państwa i Państwa dzieci również wie, ale dokładnie dla kogo, jaki typ szkoły jest ważny, czego będziecie się, będą się tam, czego młodzież się tam uczy, jakich przedmiotów, do czego te szkoły przygotowują, co można po nich robić. Opowiadam tam też przykładowe historie osób, które skończyły te poszczególne typy szkół. Mówimy o tym, jak formułować w ogóle swoje takie cele życiowe i jak one wpływają na ten wybór szkoły. Mówimy o systemie edukacji. Słowem naprawdę mnóstwo cennych informacji dla tych właśnie osób, które już za pół roku będą tą szkołę ponadpodstawową wybierać. Mówię, że kończymy, a nie, że już skończyłyśmy, bo przed nami ostatni odcinek. Tak, skończyłeś. My skończyłyśmy, bo my jesteśmy same kobiety akurat w zespole. Ja jestem w zespole szkół podstawowych, Maciej jest w zespole szkół ponadpodstawowych. My w czwórkę właśnie tę serię wideo robiłyśmy. I ostatni odcinek mamy dla Państwa przygotowany już prawie i premiera po świętach, więc na pewno będziemy ogłaszać też na naszym Facebooku. Natomiast już teraz tamte odcinki wcześniejsze możecie oglądać na naszym YouTubie CDZDM Poznań. Serdecznie zapraszamy.
I co? I teraz pytania od rodziców? Myślę, że możemy przejść do pytań. No to mamy trzy pytania dla Państwa. Dwa z nich się zazębiają i dotyczą rekrutacji właściwie do szkół ponadpodstawowych. A trzecie pytanie z kolei zazębia się trochę z tym, o czym w ogóle chcieliśmy dzisiaj z Państwem krótko porozmawiać, czyli o tym, jak rozmawiać z nastolatkiem o wyborze szkoły. Czyli takie dwa pierwsze będą bardziej techniczne, a trzecie i to, o czym my mówimy, będzie takie bardziej relacyjne trochę. I będziemy chcieli na to Państwu odpowiedzieć. Pierwsze z pytań, tak, to na te dwa pierwsze pytania będzie bardziej odpowiadała Ania, dlatego że Ania, jak wspominała, pracuje w zespole do spraw uczniów szkół podstawowych, czyli zajmuje się rekrutacją, czy tym przejściem ze szkoły podstawowej do ponadpodstawowej. I pierwsze pytanie, to jest też pytanie, które mnie osobiście bardzo poruszało. Wspominałem na poprzednim live, że mam syna w 7 klasie i on już niedługo będzie w 8, a co za tym idzie, będzie musiał podjąć decyzję o wyborze szkoły ponadpodstawowej, ale wcześniej będzie się musiał do niej jakoś dostać. I to pierwsze pytanie dotyczy tego, ja wiem i też rodzic, który zadał to pytanie, wie, że można uzyskać w sumie w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 200 punktów. Ale ja bym Cię chciał prosić, Aniu, żebyś opowiedziała dokładniej o tym, co się składa na te 200 punktów. Ja mam bardzo szczątkową wiedzę, nie mam szczątkowej, bo jestem doradcą zawodowym i mam syna, ale chciałbym, żeby to zostało przez Ciebie jakoś ładnie wyklarowane. Czyli ile punktów za egzamin ósmoklasisty i ile za pozostałe rzeczy, co z przedmiotami i tak dalej, więc oddaję Ci głos. Tak, to ja pomyślałam sobie, żeby uprościć maksymalnie to pytanie, podzielę je jakby na dwie części. W pierwszej powiem, co się składa na te punkty, ale potem powiem, jak to prosto przeliczyć, żeby nie musieć tego wszystkiego zapamiętywać. Nie musicie Państwo teraz tego notować. Absolutnie nie warto. Pokażę, gdzie te informacje można zdobyć i jak można policzyć to bez kalkulatora wszystko. Ale najpierw informacje. 200 punktów. Najpierw podzielmy sobie to na takie dwie części, po 100 punktów. 100 punktów jest za egzamin ósmoklasisty, a 100 tak zwane punkty za świadectwo. Ale co się pod tym kryje, to za chwilkę powiem. Egzamin ósmoklasisty, jak Państwo wiecie, aktualnie składa się z trzech części. Mamy język polski, matematykę i język obcy, nowożytny. Do wyboru. Tutaj młodzież wybiera różne. Najczęściej pisany jest angielski, ale nie musi to być angielski. I teraz tak, za język polski możemy zdobyć maksymalnie 35 punktów, za matematykę 35 punktów, jeśli zdobędziemy 100%, a za język obcy nowożytny, 30 punktów. Jeśli ktoś by miał ze wszystkiego 100%, no to może uzyskać maksymalnie właśnie 100 punktów. Teraz druga setka, ta za świadectwo, trochę bardziej skomplikowana. Przede wszystkim taka trudność, którą chyba trochę z perspektywy rodzica, nie będę w to mocno wchodzić, ale to może być trudne do rozmów z młodzieżą, jest to, że pierwsza rzecz, która się liczy, to są oceny. I tak jak mówimy przez wiele lat, prawda, że nie uczysz się dla ocen, uczysz się dla siebie, no nagle w tej rekrutacji wychodzi, że te oceny jednak mają duży wpływ. I w zależności od tego, jaką ocenę dostaliśmy z pewnych przedmiotów, zaraz powiem z jakich, no to tyle punktów też dostaniemy. I tak na przykład ta ocena... szóstka ma 18 punktów, piątka potem mniej, czwórka mniej, trójka mniej i tak dalej. I jeżeli... Ja się od razu wtrącę, bo tak myślę z perspektywy rodzica i za tę część z ocenami, nim przejdziesz dalej, ile jest punktów maksymalnie do uzyskania? O to bym musiała przemnożyć. 18 razy 4 trzeba pomnożyć. 18 razy 4, okej, okay, czyli 72 punkty. Łącznie można za oceny zdobyć? 18 razy 4, czyli 10 razy 4, 40 i 32, 72 mi wychodzi. To tak. Nigdy się w to nie zagłębiłam, zawsze uznawałam, że to wszystko jest 100, ale to jest bardzo możliwe. Mhm. Tak, 72 punkty. Mhm. To się zgadza. Bo jak zaraz dodamy kolejne, to rzeczywiście się będzie zgadzać, czyli bardzo dużo. Mhm. Nie? I teraz tak, na pewno będzie się liczy się ocena z języka polskiego, liczy się ocena z matematyki, natomiast dwa kolejne przedmioty, z których liczy się ocena, no nie są takie oczywiste. Co mam na myśli? Każda szkoła do każdej klasy przypasowuje niejako przedmioty, z których oceny będzie brała pod uwagę. Co to oznacza? Że mamy szkołę A, w której na biochemię na przykład do klasy biologiczno-chemicznej będzie oprócz polskiego i matematyki liczyć się biologia i chemia na przykład, a w szkole B
też do klasy o profilu biologiczno-chemicznym będzie się już na przykład liczyć, nie wiem, biologia i angielski. Może szkoła tak zdecydować. Trzeba na stronie naboru sprawdzić, wejść w opis tej konkretnej klasy i sprawdzić, jakie przedmioty są punktowane. To się dokładnie tak nazywa, przedmioty punktowane. Będzie tam taka zakładka. I teraz od razu uprzedzam, ponieważ tutaj myślę, że mocno by nam to przedłużyło czasowo. Ja nie wchodzę teraz na te strony i nie pokazuję, gdzie dokładnie tego szukać, bo myślę, że to byłoby po prostu tutaj mocno by nam czas wydłużyło. Natomiast w opisie tego live'a te linki, o których teraz mówię, podamy w takiej formie klikalnej, żebyście Państwo mogli po prostu wejść w ten opis, kliknąć i tam te informacje zdobyć. Także te dwa przedmioty punktowane, różne dla różnych klas, trzeba to indywidualnie dla każdej klasy. Ja od razu mam pytanie tutaj. Mhm. To jest jasne, że to się może różnić, ale że generalna zasada jest mniej więcej taka, że jeżeli chce iść do biochemu, to zazwyczaj będzie to biologia i chemia, a jeżeli chce iść do klasy humanistycznej, to będzie to na przykład, nie wiem, historia. I WOS. I WOS. No, może być historia i angielski, może być historia i coś innego. Ale raczej profile w tym liceum są sprzęgnięte z ocenami z tych przedmiotów w szkole podstawowej? Chciałabym to tak bardzo Państwu uprościć i jest pewna zasada, znaczy pewnie historia nie będzie do biochemu brana pod uwagę i pewnie biologia nie będzie brana do profilu humanistycznego. Trzeba to sprawdzać. Nie ma takiej zasady właśnie, że jest tak prosto jeden do jeden. I to są oceny z przedmiotów, natomiast oprócz tego kolejna rzecz jakby ze świadectwa, która wiąże się z przedmiotami, to jest to, że jeśli będziemy mieli świadectwo z wyróżnieniem, to możemy otrzymać 7 punktów. Jeśli je mamy, dostajemy 7 punktów, jeśli nie mamy tego świadectwa z wyróżnieniem, dostajemy 0 punktów. Nie ma jakby pośrednich, nie można dostać 5, jeśli miałem prawie wyróżnienie, a coś mi zabrakło. Podobnie to wygląda, jeśli chodzi o punkty za wolontariat. Również taka zero-jedynkowa skala, czyli dostaję 0 punktów lub 3, jeśli brałem udział w wolontariacie i mam wpis na świadectwie, który to poświadcza, dostaję 3 punkty w rekrutacji, jeśli nie mam takiego wpisu na świadectwie, to tych punktów nie dostaję, mam 0. Nie ma skali pod tytułem o mało wolontariatów to 1, średnio wolontariatów to 2, dużo udziału w wolontariatach to 3. Nie ma takiej skali. I od razu też powiem, bo to niestety jest tak, właśnie się tutaj śmiałam trochę do Macieja, jak powiedział, jakie są pytania, że tak naprawdę moglibyśmy zrobić o tym 3-godzinny live i miałabym o czym mówić, dlatego będę troszkę upraszczać. Jeśli chodzi o wolontariat, czy te punkty będą, czy nie będą, czy ten wpis na świadectwie będzie, pytajcie o to Państwo w swoich szkołach podstawowych. Każda szkoła ma swój regulamin wolontariatu, ma opiekunów wolontariatu. Najlepiej się skierować do nich, do wychowawców i zapytać o szczegóły tego, co, w jakich wolontariatach, w jakich akcjach dziecko warto, żeby wzięło udział, jakie zaświadczenia powinno mieć, jeśli robi to poza szkołą, żeby ten wpis uzyskać, bo rzeczywiście jeśli ktoś nawet się bardzo udziela, ale wpisu, jakby szkoła nie będzie o tym wiedziała, nie będzie wpisu na świadectwie, no to też tych 3 punktów nie będzie. I ostatnia 18, bo mieliśmy 82. Tak, ja sobie to dodaję. Tak? 82. Czyli 100 za egzamin, 72 za oceny punktowane, potem mamy 7 za, w sumie 10, 7 za świadectwo i 3 za wolontariat, czyli mamy 82 i zostaje nam 18. I to 18 można zdobyć, to jest maksymalnie na ilość punktów, które można zdobyć za udział i jakieś miejsca, że tak powiem, w konkursach. Natomiast tutaj już sprawa jest skomplikowana, ponieważ to nie jest tak, że obojętnie w jakim konkursie wygra, jakby wezmę udział i wygram w tym konkursie, to dostanę taką samą ilość punktów. Nie. Te konkursy są podzielone na ogólnopolskie, na wojewódzkie, na powiatowe, na konkursy artystyczne, sportowe, wiedzy. I w zależności od tego, czy one są właśnie na jakim one są szczeblu, jaki to jest rodzaj konkursu i jakie miejsce my w nim zajęliśmy, czy my jesteśmy laureatem, czy finalistą, czy jesteśmy laureatem dwóch takich konkursów, czy jednego. Od tego wszystkiego zależy to, ile my tych punktów rzeczywiście uzyskamy. Więc teraz przechodzę do drugiej części, bo tak jak mówiłam, żeby to maksymalnie uprościć, żebyście Państwo nie musieli tego notować, na naszej stronie cdzdm.pl w zakładce dla uczniów szkół podstawowych, w podzakładce o rekrutacji, może tu wyjdziemy, możemy udostępnić ekran, może to będzie jednak... Czy nie? Myślę, że w linkach. Nie, będzie w linku. Tak, to było dobrze. Hamuj, bo rzeczywiście czas leci. Tam mamy wszystkie zasady rekrutacji rozpisane. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. Wszystko to, co powiedziałam, dotyczy rekrutacji z zeszłego roku.
zazwyczaj te zasady nie zmieniają się za bardzo, natomiast mogą się zmieniać i taką aktualizację zasad również w związku z tym tego, co w to 200 punktów maksymalnych do zdobycia wchodzi, może się to zmienić na początku przyszłego roku, no już najdalej do tego etapu, kiedy mamy targi edukacyjne i tak dalej, powinna na naszej stronie pojawić się taka informacja aktualna. Mamy tam wtedy prezentację o tym, jak ta rekrutacja wygląda, mamy tam zasady przeliczania punktów i wtedy no, to są takie najaktualniejsze informacje. Ja od razu mam pytanie takie, jak z Twojego doświadczenia wynika na przestrzeni ostatnich kilku lat? Co się zmienia? Czy zmienia się liczba tych punktów? W sensie, czy to zawsze jest 200 punktów, tylko inaczej rozłożone, czy ten podział się akurat nie zmienia? Dobra informacja jest taka, że na przestrzeni takich ostatnich lat to się nie zmieniało, więc miejmy nadzieję, że tutaj się za bardzo nie zmieni. To, co się zmieniało, jeśli chodzi o rekrutację, mocno i się na pewno zmieni co roku, to są na przykład terminy. Terminy są inne, więc jak teraz wejdziecie w naszą zakładkę o rekrutacji, no to oczywiście tam będą informacje o terminach z 2021 roku, a terminy na 2022 rok to dopiero gdzieś w pierwszym kwartale tego nowego roku będą dostępne. Natomiast to akurat zasady co do tych 200 punktów nie zmieniały się bardzo, więc tu mogę tak uspokoić. Wiem, że to, co się zmieniało, może poświęcimy temu któryś z następnych live'ów, to ilość szkół i oddziałów, które może wybrać tak. uczeń czy uczennica. To się od dwóch lat nie zmienia, to jest sześć szkół, ale czy tak zostanie w tym roku, zobaczymy. Czy będzie można wybrać 3 szkół, ale to już tak, to jest właśnie temat bardzo duży i szeroki, na któryś pewnie z kolejnych live'ów. Jeśli Państwa to też interesuje, to zachęcamy do zadawania nam pytań. I dobra informacja ostatnia, może taka, którą powiem odnośnie tej rekrutacji, żeby nie zostawiać też z takim poczuciem, że aha, wszystko się zmieni i skąd mam teraz to wiedzieć. Jest też to, że my w maju organizujemy zawsze też takie spotkanie na żywo, czyli to krótko potem, jak startuje rekrutacja, takie spotkanie, gdzie można nam zadać, no my wszystko tłumaczymy i też można nam zadawać pytania na żywo i wtedy wszystko tłumaczymy, już to jest na 100% pewne, ta rekrutacja już ruszyła, więc już musi tak być, nie będzie żadnych zmian i takie spotkanie gdzieś w połowie maja też będzie i będziemy o nim informować. Okej, dzięki Ania. To jest trochę też odpowiedź na moje pytania. To tak na szybko chyba byłoby tyle, jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie. Tak, 200 punktów, tak, co się na tak. nie składa? A, jedną rzecz ostatnią muszę powiedzieć, bo powiedziałam, że coś damy, co uprości. Są kalkulatory internetowe do tych punktów, żeby nie trzeba było tego pamiętać i ręcznie obliczać w słupku czy na kalkulatorze. Ja też linki do tych kalkulatorów podam w opisie do wideo. Przechodzimy w ten sposób płynnie do drugiego pytania od rodzica, od pani Karoliny było to pytanie. I ja też wiem, że czasem ta rekrutacja jest zupełnie standardowa, w sensie liczą się punkty, a czasem jest coś dodatkowego. I pytanie pani Karoliny dotyczy rekrutacji do Poznańskiego Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej. To jest bardzo duża szkoła, tam jest i technikum, i branżowa szkoła, i liceum. I pani Karolina pyta o klasę strażacką, o zawód technik-mechanik. I o to, jak wygląda tam rekrutacja, czy trzeba testy sprawnościowe, czy coś trzeba dodatkowo, ale też pyta o to, co w takiej sytuacji, jeśli dobrze zrozumiałem to pytanie, jeżeli ja się nie dostanę do tej klasy, bo na przykład jest tam dużo chętnych, to czy warto dostać się do innej klasy w tej samej szkole i później spróbować się przenieść do tej klasy? Jak to wygląda, jak to formalnie wygląda i to jest teraz twoja przestrzeń ponownie. Więc tak, nie wchodząc w zasady rekrutacji, bo tak jak mówiłam, o tym moglibyśmy kolejną godzinę czy dwie, powiem z grubsza. Wygląda to w ten sposób, że trzeba się zastanowić, co jest dla mnie priorytetem. Odpowiadając jakby na drugą część pytania, czyli w ogóle, czy warto jakby do innych klas też składać, jak ułożyć tą jakby listę we wniosku rekrutacyjnym. Jest tak, że jeśli ta klasa strażacka jest na przykład, to jest klasa technik-mechanik. I teraz, jeśli ja chcę być mechanikiem i mi naprawdę na tym zależy, to ja bym powiedziała, że warto na pierwszym miejscu dać we wniosku tą klasę technik-mechanik o profilu strażackim, ale na drugim miejscu nie dawać jakiegoś technika optyka z tego samego zespołu szkół, tylko poszukać w jakich innych szkołach, a jest jeszcze co najmniej jedna taka szkoła w Poznaniu, jest też w Swarzędzu, jakie szkoły oferują zawód technik-mechanik i na drugim miejscu dać klasę o profilu technik-mechanik, jeśli mi na tym rzeczywiście zależy. Natomiast jeśli to jest tak, że
no zależy mi, ale zasadniczo to nie aż tak bardzo, jakbym w razie czego się dostał na przykład na technika mechatronika w tym zespole szkół mechanicznych, to też będzie dla mnie ok, no to wtedy można tak zaryzykować, że na drugim miejscu po tej klasie strażackiej dam technika mechatronika. No i teraz przechodzę do tej drugiej części, czy można się przenosić. To jest bardzo indywidualna kwestia i tak naprawdę nie ma na to jakby takich ogólnopolskich procedur. Trzeba iść do dyrektora szkoły albo po pierwsze w tym pierwszym procesie rekrutacji można składać odwołanie. Nie będę wchodzić w szczegóły procedury odwoławczej, ale można jeszcze jakby starać się dostać jednak do tej pierwszej klasy, powołując się, nie wiem, na niedokładnie przeliczone punkty, albo próbując skorzystać z tego, że miejsce się w tej klasie zwolni, bo ktoś jednak pójdzie do jakiejś szkoły prywatnej na przykład. Można jakby skorzystać z takiej procedury odwoławczej. Można też właśnie w ciągu roku no, spróbować, tak, już taką drogą wewnątrzszkolną, że tak powiem, właśnie iść, porozmawiać, spróbować tutaj zapytać już konkretnie w tej szkole, jakie dokumenty trzeba złożyć, czy co mogłoby zadecydować o tym, że dostaniecie taką możliwość przeniesienia się do innej klasy w tej szkole. Natomiast nie ma takiej gwarancji, więc jakby jeżeli ja sobie wybiorę na drugim miejscu technika optyka, albo się przeniosę potem w trakcie roku, a się nie przeniosę, no to pytanie, czy mi z tym technikiem optykiem będzie dobrze, tak? Czy to będą zmarnowane po prostu lata? Więc ja bym powiedziała, że to oczywiście jest indywidualna preferencja, natomiast jeśli jestem zdecydowana na zawód, to priorytetem wyboru jakby kolejności tych szkół i klas dla mnie we wniosku powinien być rzeczywiście zawód, a nie szkoła, bo mam nadzieję, że mi się uda przenieść. Ja trochę rozumiem tą procedurę taką przenosień z klasy do klasy, że to jest podobnie jak Państwo macie dzieci zapewne teraz w szkole podstawowej. I że jeżeli dziecko potrzebuje, czy chciałoby się przenieść z klasy do klasy, no to to trochę na podobnej zasadzie działa. Nie, że to są rozmowy z wychowawcami, z dyrekcją szkoły, że to jest zgoda wtedy dyrekcji szkoły, dobra lub zła wola, lub konieczność, lub potrzeba. Nie? I gdyby takich kandydatów, którzy pomyśleliby podobnie jak że dostanę się tu, a potem przeniosę się do strażaka, będzie 10 czy 15 osób, no to dyrekcja zapewne się nie zgodzi. Nie? Ale jeżeli będzie to jedna czy dwie osoby i będzie to dobrze umotywowane, no to są duże szanse, że takie coś się może udać. Dokładnie. Trzecie pytanie? Trzecie pytanie, wreszcie oddam głos Maciejowi. Bardzo się na to cieszę, bo to też pytanie, które bardzo dla mnie ważne. Trzecie pytanie, czego oczekuje młodzież od rodziców w zakresie wyboru szkoły? Jakiego wsparcia? Ja może od razu powiem, że to trochę zahacza o to, co dla dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy, czyli jak w ogóle zacząć z nastolatkiem rozmowę o wyborze szkoły. Tylko że wcześniej podzielę to pytanie trochę na dwie części, to pytanie Pani Sylwii, dlatego że młodzież oczekuje trochę czegoś innego, jak kończy szkołę podstawową, a trochę czegoś innego, jak kończy szkołę średnią. I innego rodzaju wsparcia może potrzebować. Że w przypadku zakończenia szkoły podstawowej, to możesz mnie wspierać też, Aniu, młodzież potrzebuje znacznie więcej niż wtedy w sytuacji, w której kończy szkołę średnią, bo potrzebuje procedur, potrzebuje technicznego wsparcia bardzo często, dlatego że sama nie jest w stanie sobie jeszcze z tym dobrze poradzić i Państwo jesteście do tego też po prostu zwyczajnie potrzebni. Czyli żeby ogarnąć cały ten nabór, żeby pomóc przeliczać te punkty od takiej technicznej strony, więc warto wiedzieć to dobrze wcześniej. I oczywiście fajnie jest, jeżeli rodzic, jak uczeń czy uczennica kończy szkołę średnią, zna te procedury też dotyczące dalszych etapów edukacji, czy to będą studia, czy kwalifikacyjne kursy zawodowe, to jeżeli rodzic ma o tym pojęcie, no to to jest super, natomiast jeżeli nie, no to mamy do czynienia już z dorosłym w zasadzie człowiekiem, który w świecie internetowym jest bywały, więc od tej strony on sobie poradzi. Natomiast to, czego oczekuje młodzież niezależnie od etapu edukacji, czyli czy to będzie koniec szkoły podstawowej, czy to będzie koniec szkoły średniej, no to rzeczywiście potrzebuje wsparcia. I teraz jakiego wsparcia potrzebuje? No wielorakiego. I z jednej strony byłoby super, żeby rodzic, który udziela tego wsparcia, czy przygotowuje się do udzielania tego wsparcia, miał pojęcie, o czym mówi, czy o czym będzie rozmawiał. Jeżeli rodzice nie wiedzą, jak wygląda rekrutacja, albo niespecjalnie spędzali do tej pory czas ze swoim dzieckiem. I te kilkanaście lat wcześniejszych
relacji to były takie dosyć osobne lata, no to nagłe wejście w takie buty osoby doradzającej i mówiącej, co ty masz teraz robić w życiu, będzie dużo trudniejsze. To mi trochę przypomina taką metaforę, jeżeli Państwo macie swoich przyjaciół obecnych, ale znaliście kogoś na przykład 15 lat temu i ten ktoś, nie mieliście z nim specjalnie kontaktu, i teraz przyjeżdża i trochę chce Wam mówić, że słuchajcie, powinniście zmienić swoje życie, albo robić to, albo przeprowadzić się tutaj, no to nie bardzo chce się słuchać takiej osoby. Jeżeli relacja z dzieckiem jest trudna i ono nie ma takiego poczucia, czy nie miało takiego poczucia wcześniej, że na bieżąco rozmawiacie, no to ono może też być mniej chętne do słuchania rad dotyczących tego, co w przyszłości. Załóżmy jednak, że ta relacja jest dobra. Załóżmy, że rozmawiamy z dzieckiem i że wiemy, co mu leży na sercu, wiemy, co go stresuje, jakie są jego bolączki, jakie są jego obawy. No to dziecko będzie potrzebowało właściwie dwóch rzeczy. Jedna to jest taka, żeby zdjąć z niego trochę stresu, dlatego że to jest bardzo, zarówno jak kończymy szkołę podstawową, jak i kończymy szkołę średnią, to jest bardzo stresująca decyzja i bardzo stresujący moment w życiu z wielu powodów, bo nauczyciele wkładają dużo presji, czy żeby się dobrze uczyć, żeby dobrze zdać przedmioty, żeby zdać maturę dobrze, jeżeli kończymy szkołę średnią, że w ogóle takie straszenie maturą jest dość powszechne i ono wkłada na barki młodzieży dużo, dużo, dużo presji. Dodatkowo wiele rzeczy dzieje się u nich tak po prostu. Jak kończą szkołę podstawową, no to zmieniają się gwałtownie ich ciała, zaczynają dorastać, wchodzą w pierwsze relacje romantyczne, próbują wielu nowych rzeczy i to jest coś, co jest bardzo dla nich, zajmuje dużo ich uwagi, jest dla nich bardzo stresujące. Więc z jednej strony bardzo potrzebują tego, żebyście Państwo dali im takie poczucie, że jesteście z nimi, że jesteście po ich stronie i żeby to było bycie po ich stronie, ale nie takie bycie, że ja nie wiem, co Ci poradzić, więc powiem to tak na odczep się trochę, tylko że ja rzeczywiście z Tobą jestem w tym i rzeczywiście Ci będę pomagał. A też kolejna rzecz, która przychodzi mi do głowy, to żeby po prostu zapytać, czego ty ode mnie potrzebujesz. Nie takim tonem żądania, tylko że ja mogę nie wiedzieć, jakiego wsparcia ty potrzebujesz, bo też może być tak, że każdy młody człowiek będzie potrzebował czegoś innego trochę. Ktoś może potrzebować planu, mama, to usiądźmy, co teraz w styczniu, co w lutym, co w marcu. Ktoś może potrzebować bardziej przytulenia. Więc warto po prostu zapytać, czy pójście na spacer po prostu, a może będzie potrzebować tego, żeby trochę o tym nie gadać, skoro ten wątek jest poruszany przy każdym niedzielnym obiedzie, czy już wybrałeś szkołę, czy już się zdecydowałeś, to może młody człowiek będzie potrzebował tego, żeby pobyć z nim trochę tak po prostu, a niekoniecznie z nim o tym rozmawiać. No i jak zacząć taką rozmowę? To ja jeszcze wtrącę, że może też potrzebować to tak z autopsji takiego też wsparcia, nie tylko żeby mu nie zadawać tych pytań, tylko pewnie znacie gdzieś Państwo takie sytuacje, że na obiadach rodzinnych babcia pytać, ciocia, dokładnie, nawet nie tylko nie zadawać, ale wręcz obronić. A jeszcze się zastanawia, tak? Czy dać przestrzeń, ale jeśli na odpowiedź, ale jeśli widzimy, że mina rzednie, zjeżdża nam pod stół prawie i ma ochotę uciec, no to wesprzeć tutaj, a nie zostawić samego na polu bitwy, bo naprawdę włącza się wtedy sygnał alarmowy i raczej chęć dalsza do jedzenia umyka, nie? Więc. I jeszcze jednym rodzajem wsparcia, które mi przychodzi do głowy, tylko ono wymaga rzeczywiście już takiego bardziej merytorycznego zaangażowania trochę ze strony rodzica. Czyli tego, żebyś rodzicu szanowny wiedział, o czym rozmawiasz, jeżeli chcesz pomagać dziecku wybrać szkołę ponadpodstawową, czyli jeżeli, czy następnie studia. Więc jeżeli twój syn czy córka kończy w liceum szkołę, profil biologiczno-chemiczny, a ty chcesz go wesprzeć, mówiąc, że tak naprawdę liczy się tylko tytuł inżyniera na Politechnice, no to jest to dla niego o tyle trudne, że dostaje też komunikat o tym, że ty nie wiesz, jak wygląda procedura rekrutacyjna na studia i że kończąc profil biologiczno-chemiczny, zdanie matury z tych przedmiotów, których wymaga Politechnika, będzie wymagało od niego kolosalnego wysiłku i zmiany właściwie całego profilu przygotowań do matury. Więc warto wiedzieć, tak po prostu dla siebie, dla swojego dziecka też o czym, jak to wygląda technicznie, nie? Żeby porady czy wsparcie, którego próbuję udzielić, nie było z kosmosu.
I tu z wielką pomocą, bo ten temat, jak widzicie Państwo, uruchamia tak naprawdę mi też od razu mnóstwo myśli, ale czas nas goni, ale to nic, nie zostawiamy Państwa samych, ponieważ też pod tym wideo wkleję od razu linki, które mi przychodzą do głowy. To znaczy Maciej na przykład jesienią prowadził cały obszerny godzinny webinar na temat tego, jak wspierać dziecko w tym wyborze dalszym i on jest nagrany i on jest na naszym YouTubie, więc do niego link zostawię. Maciej się śmieje, bo ja sama oglądałam ten webinar, nie kłamię 4 co najmniej razy. Nie dlatego się śmieję, śmieję dlatego, że zmusiłaś mnie, żeby go nagrać. I bardzo się z tego cieszę. Nie często cieszę się, jeśli kogoś do czegoś zmuszam, z tego cieszę się bardzo, bo wiem, że on będzie dla Państwa naprawdę ogromnym wsparciem. I druga część jakby tego webinaru, który prowadziliśmy, prowadziła pani Dorota Pałubicka i ona mówiła o tym właśnie bardziej o tym aspekcie wiedzowym, czyli jaką wiedzę i gdzie ją zdobywać, a jeśli Państwo nie chcecie jakby szukać w różnych źródłach, to jeszcze raz serdecznie zapraszam do naszej serii Jak wybrać szkołę po podstawówce, niby adresowana do młodzieży, ale dorośli naprawdę mogą też z niej dużo skorzystać. I kontynuując ten wątek tego, jak zacząć rozmowę z nastolatkiem, bo to jest to, o czym dzisiaj mieliśmy rozmawiać, to trochę mam wrażenie, że żeśmy powiedzieli, ale przychodzi mi do głowy jeszcze taka rzecz, oprócz tego jakby podsumowując to, co do tej pory powiedzieliśmy, czyli oprócz tego, że dajemy przestrzeń i pytamy, czego ty potrzebujesz, czego byś ode mnie chciał, to dwie bardzo ważne rzeczy, które mi przychodzą do głowy. Jedna to jest taka, że to nie może być nigdy tak, że to ja jako rodzic mam chwilę po pracy, teraz wypiję kawę, to biorę dziecko i mówię, chodź, teraz tutaj o tym pogadamy. Bo on w ogóle może nie być w nastroju do rozmawiania na temat swojej przyszłości w tym momencie. Tym bardziej, że jak Państwo pomyślicie o sobie samych i o jakichś trudnych decyzjach, które Was czekają, to bardzo często jest to coś, co chcemy odepchnąć trochę na bok. I przywoływanie tego, i to jeszcze na zawołanie, automatycznie powoduje, że się zamykamy, zacinamy i nie chcemy o tym rozmawiać. Więc fajnie jest, czy przepraszam za ten kolokwializm, dobrze jest znaleźć czas, który będzie dla obojga osób odpowiedni i nie taki, że wyznacza go rodzic i mówi, no to słuchaj, to teraz czas już pogadać o twojej przyszłości. I oczywiście, ponieważ to jest trudne i stresujące, to może się zdarzyć tak, że jako tata czy mama będę próbować raz, drugi, trzeci i czwarty i za każdym razem to będzie nie ten sam, nie ten moment, więc może warto, jeżeli czas jeszcze bardzo nie goni, żeby dać taki komunikat synowi czy córce, że ja jestem gotowy do takiej rozmowy, nie? I przyjdź wtedy, kiedy będziesz ty też miał chęć, kiedy będziesz miał czas, kiedy to będzie dla ciebie w porządku, to możemy o tym porozmawiać. A jak już zacząć może trochę nie wprost, czyli nie tak, że no tutaj teraz o tym będziemy gadać, to myślę o takiej rzeczy, która też mnie uderzyła podczas moich konsultacji indywidualnych z uczniami szkół ponadpodstawowych, że oni bardzo często nie mają zielonego pojęcia, jak wyglądała droga edukacyjna ich rodziców. Jakie były poszczególne etapy, jakie szkoły kończyli ich rodzice, jak to się stało, że kończyli takie szkoły, jak to się stało, że pracują teraz w tym zawodzie, bo on często niekoniecznie jest związany ze szkołą. Abstrahujesz od tego, że młodzież często nie wie, w jakich zawodach dokładnie pracują ich rodzice, czyli ten temat się mało pojawia w rozmowach. I kończąc ten przydługi wstęp, dobrze jest zacząć, czy to może być dobry wstęp do rozmowy, żeby powiedzieć o sobie. Czy to bardzo często w ogóle działa w relacjach, a w rozmowie z własnym dzieckiem też. Hej, chciałbym ci opowiedzieć, jak to było u mnie, jak ja wybierałem szkołę i można opowiedzieć o tym, jak to wyglądało technicznie, czyli że jaka była procedura, dlaczego to wyszło, ale też żeby opowiedzieć o tym, dlaczego to wyszło tak, nie? Czyli w moim wypadku opowiadałbym o tym, że wybrałem liceum nie w moim mieście, wybrałem profil humanistyczny, dlaczego wybrałem taki profil, czy dlatego na przykład, że się bałem matematyki i fizyki, że sobie z nimi nie poradzę, czy dlatego, że byłem zafascynowany przedmiotami humanistycznymi, czy jestem zadowolony z tego, że tak to zrobiłem i tak dalej, i tak dalej. Im więcej będziemy o tym mówić, im więcej odniesień będziemy robić, tym większa szansa, że syn czy córka odnajdzie się w którymś z fragmentów tej opowieści i do niego nawiąże. Nie? Czyli jeżeli na przykład powiem o tym, że się boję, że sobie nie poradzę na fizyce, to może usłyszę mnie, o ja też tak mam, albo nie, ja w ogóle tak nie mam. Nie? Albo mam tak z innym przedmiotem. Albo nie? Mam tak z innym przedmiotem. Więc to może być naprawdę bardzo dobry punkt wyjścia do rozmowy i jeżeli dziecko Państwa wychowuje się w takiej rodzinie, że jest oboje rodziców czy opiekunów, no to możecie próbować naprzemiennie. Raz mama, raz tata, może ktoś inny. Tylko ważne, żeby to wszyscy ludzie źle znoszą presję.
Więc ważne, żeby każdy, obojętnie czy jest młody, czy stary, więc ważne, żeby do takiej rozmowy podchodzić też w swojej własnej głowie bez presji, bez, na tyle, na ile to jest możliwe. W zdjęciu tej presji też Państwo pomoże zaczęcie wcześniej, czyli nie na ostatni dzwonek, nie w marcu, w ósmej klasie, tylko im wcześniej zaczynacie Państwo takie rozmowy, czy nie w klasie maturalnej, tuż przed maturami, to tym lepiej. I ja bym chyba tak zaczynał, czyli pamiętając, Ania wiem, już pamiętając przede wszystkim o tym, żeby nie naciskać, że to prawie zawsze powoduje zamknięcie się w sobie, a nie chęć do dalszej rozmowy. Oddaję ci. Ja chciałam tylko dodać taki wątek, bo nie mogłabym inaczej. Ja przez wiele lat pracowałam na pełen etat, a teraz jeszcze częściowo w firmie pani Moniki Górskiej w Fabryce Opowieści, która zajmuje się storytellingiem, czyli opowiadaniem opowieści. I muszę dodać po prostu jedną rzecz, która również z jednej strony może zdjąć presję, z drugiej strony może w praktyce nie być taka łatwa, ale kiedy będziecie Państwo opowiadać o sobie, to bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby opowiadać tak, jak było. Z emocjami, z myślami, które Państwo wtedy przeżywali. Nie musicie wystawiać sobie laurki, nie musicie na siłę podkoloryzowywać swoich historii. One już są świetne. Takie, jakie są, to, co się wydarzyło, to jest Wasza historia, zaprowadziła Was tu, gdzie jesteście teraz, to jest jakieś miejsce, z którego jesteście mniej lub bardziej zadowoleni i warto o tym wszystkim opowiedzieć, o tych poszczególnych elementach, o tym, jak się zmieniało też, bo być może są wśród Państwa ci, którzy już w podstawówce wiedzieli, co chcą robić i dzisiaj to robią i są o tym zachwyceni, ale przypuszczam, nie dam sobie ręki uciąć, ale mały palec bym poświęciła, że naprawdę mnóstwo z Państwa w podstawówce miało inne wyobrażenie, w szkole średniej inne, na studiach, jeśli poszliście, to inne, a być może studia robiliście później, a być może w ogóle ich nie zrobiliście, a sobie świetnie radzicie, żeby też nie podciągać swojej historii pod to, co chcemy, żeby robiło dziecko, żeby opowiedzieć naprawdę tak, jak czuliśmy, z wszystkimi spotknięciami, właśnie z tym, jak to się zmieniało i tak dalej. I to też może być naprawdę uwalniające dla Państwa dzieci. I mi się jeszcze kolejna, ostatnia rzecz, ale muszę ją powiedzieć, bo to jest coś, co zawsze mówię, że to jest okej nie wiedzieć. Że jeżeli Państwo w podstawówce czy na koniec liceum wiedzieliście, co chcecie robić w życiu, to świetnie, to wspaniale, ale mnóstwo ludzi nie wie i to jest okej, że nie wiedzą. I wsiadanie na swoje własne dziecko, jak nie wiesz, zostało ci jeszcze przecież tylko pół roku, musisz się dowiedzieć, nie pomoże mu. On nie będzie od tego wiedział lepiej, co on chce robić w życiu. I to jest okej nie wiedzieć, jak się ma 13 czy 14 lat, co ja chcę robić dalej w swoim życiu. I to jest okej nie wiedzieć, jak mam 18 czy 19, to jest okej nie wiedzieć, jak mam 38. Po prostu może być tak, że jeszcze nie wiemy, co chcemy robić w życiu i to jest w porządku. Kończymy tę część chyba. No dobrze. Bo jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Ale ostatnim zdaniem, jak mówiliśmy o tym, żeby też obronić w sytuacji, kiedy inni atakują. Ja miałam taką historię dosłownie kilka tygodni temu, kiedy przy obiedzie rodzinnym właśnie babcia ósmoklasisty chciała go właśnie, oczywiście dla jego dobra, tak, zapytać, czy już ma przemyślane i tak dalej. On właśnie zaczął, mina mu się zrobiła marsowa i tak zjechał, że tak powiem, na krześle ostentacyjnie. I widząc to, po prostu zapytałam babcię, jak to u niej wyglądało. I nagle popłynęła, słuchajcie, historia naprawdę świetna. Okazało się, że syn tej pani, który siedział obok, jej nie znał. I nagle usłyszeliśmy historię sprzed tych 50 lat o tym, jak to się okazało, że ta pani, choć teraz ze swojego zawodu jest bardzo zadowolona i jest to jej pasja i misja, to kiedy wybierała studia, totalnie nie wiedziała, co chce robić. Tak? Nagle to też jest uwalniające, myślę, do tego ósmoklasisty, że tak może być, właśnie, mogę nie wiedzieć, może też nadal to fajnie się potoczyć, nie? Wszystko zgoda. Krótkie podsumowanie. Rozmawialiśmy, odpowiadaliśmy na trzy pytania, tak? Podsumowuję krótko. Pierwsze dotyczyło ściśle procedury rekrutacyjnej do szkoły ponadpodstawowej, czyli co się składa na te 200 punktów. Następnie Ania opowiedziała trochę na przykładzie konkretnego zawodu, technika strażaka. Jak pożonglować trochę w naborze i jak to wygląda, kiedy już się dostanę do tej szkoły i próbuję, czy chcę spróbować może zmienić klasę. A później rozmawialiśmy trochę o tym, w jaki sposób wspierać swoje własne dziecko, jak w ogóle zacząć taką rozmowę. Więc o tym było dzisiaj. O czym będzie na następnym live'ie? Będzie trochę o tym, trochę od Państwa to zależy, w sensie jakie zadacie pytania, to trochę o tym będzie.
i będziemy o tym mówić, ale taka nasza własna jakby wkład w ten live nawiązuje trochę do tego, że w aktualnościach mówiliśmy o tym, że 7 lutego już zbliża się termin ostatecznej deklaracji maturalnej i będziemy trochę rozmawiali o tym, dlaczego ona jest taka ważna, dlaczego to jest istotne, żeby dobrze wybrać przedmioty maturalne i jak to się później przekłada na rekrutację na studia. Tak? I nam została jeszcze informacja, ta co powiedziałaś o tej niespodziance, czyli o... Czyli kiedy o tym powiemy, krótko mówiąc. Niespodzianka polega na tym, że dotychczas widzieliśmy się dzisiaj i poprzednim razem widzieliśmy się w poniedziałek o godzinie 10, no ale właśnie ze względu na to, że dostawaliśmy sygnały, że ta pora jest trudna i że okej, no są nagrania, ale wiadomo, że to nie jest to samo, co uczestniczenie na żywo i potem to obejrzenie nagrania się odwleka w czasie i... Ten czas nigdy, to jutro nigdy nie nadchodzi. Dlatego zmieniamy termin. Będą to pierwsze wtorki miesiąca, godzina 20. Tak, stała pora, czyli każdy pierwszy wtorek miesiąca postaramy się dla Państwa coś przygotować i będzie to taka godzina, wahaliśmy się długo, która to ma być. Czy to ma być 17, że zaraz po pracy to nie zdążamy jeszcze obiadu zrobić, zjeść, czy 19 jeszcze tak. Więc koniec końców zdecydowaliśmy. Mamy nadzieję, że to będzie dobrze pracować. Jak nie, to będziemy dalej dyskutować nad formułą zmiany, ale na ten moment zdecydowaliśmy, że każdy pierwszy wtorek o godzinie 20, co oznacza, że następnym razem zobaczymy się z Państwem 4 stycznia we wtorek o godzinie 20 na tej samej platformie, na której oglądacie nas Państwo teraz. A wszystkie te informacje, które dzisiaj przekazywaliśmy i mamy nadzieję, że każde następne znajdziecie Państwo na naszym YouTubie i znajdziecie je jeszcze na naszym Facebooku też. Tak, live jest nagrywany. Pierwszego live'a, jeśli ktoś z Państwa teraz żałuje, że nie był na tym pierwszym, to też zachęcamy do obejrzenia na YouTubie, znajdziecie. I oczywiście wszystkie linki, o których mówiliśmy, będą w opisie filmu. A większość tego, o czym też mówiliśmy dzisiaj, znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, też serdecznie zachęcamy. Oprócz tych takich miękkich, to wszystkie te twarde informacje, punkty rekrutacyjne, wzory znajdziecie Państwo na naszej stronie, więc też bardzo serdecznie do jej przeglądania zachęcamy. I kończymy na dzisiaj chyba. Tak, serdecznie dziękujemy Państwu za obecność. Widzimy, że zostało z nami do końca. Ja obserwowałam tu, do tego 30 pobyło 19 osób, a zostało z nami 15 przed chwilą było, więc rzeczywiście będziemy się też starać mieścić w tym pół godziny lub być może jak będziemy robić o tej 20, to też będzie łatwiej trochę w razie czego Państwu z nami te kawałek dłużej zostać. Serdecznie dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia.